Tak nietypowo dziś zaczniemy, bo musimy zacząć od tego komunikatu o Xawerym. Xawery to orkan, który przetarza się przez Polskę, a konkretnie w tej chwili przez Małopolskę. Kraków i Brzesko tu najmocniej wieje w tej chwili. W naszym regionie już 220 razy interweniowali strażacy i cały czas mają pełne ręce roboty i tak będzie z pewnością do rana. Według tych wstępnych informacji mamy już wiedzę o 7 uszkodzonych dachach, połamanych drzewach, przygniecionych autach, więc proszę na to uważać. Były też awarie trakcji kolejowej. No i korzystając z tego, że mamy w studiu ekspertów, kierowców rajdowych... Może przedstawimy ich najpierw. No poczekaj, mama mówiła nie przerywaj. Więc poprosimy ich o to, żeby poradzili. A teraz Marek przedstaw. A dzisiaj gościmy dwóch wspaniałych kierowców Automobilklubu Krakowskiego, Jacka Lisa i Janusza Makówkę. Każecie mów do mikrofonu. Aha, to jest to czarne. No popatrzcie, no nie wiedziałem. Dobrze, panowie, takie krótkie, żeby nie tracić czasu na opowieści o wietrze, ale jechaliście też do radia i widzieliście, co się dzieje. Pan jechał przed chwilą Mogilską, tak? No jechałem Mogilską przed chwilą i tam cała balustrada jest zerwana, czy taka ochronna, bo tam budowa jest. To wszystko leży na Mogilskiej. No potem na alejach tutaj dalej już są konary poobrywane. Mhm. Także, że raczej patrzeć, co się z drzewami dzieje, czy tam się nie wyłamują, nie? Te boczne podmuchy też chyba są takie dosyć niebezpieczne, prawda? To znaczy, na aucie już nawet odczuwać to bardzo wyraźnie i to są z każdej strony, bo nawet auto przyhamowuje, jak się do przodu jedzie, tylko czuć, że go trzyma ten wiatr. Nie? Więc jeśli nie muszą Państwo wyjeżdżać w dłuższą podróż dzisiaj, to radzimy tego nie robić. Proszę o nas pamiętać. Jeśli widzą Państwo coś niepokojącego, proszę do nas natychmiast pisać. 4080, ta informacja natychmiast trafi też na naszą stronę, a my będziemy starali się na bieżąco też Państwu o takich rzeczach opowiadać. Dobrze, to teraz przejdźmy do naszych wspomnień. Od dłuższego czasu już prowadzimy taką, nie chcę powiedzieć akcję, ale spotykamy się tutaj z ludźmi, którzy dużo wnieśli do sportu, dużo wnieśli do tej krakowskiej aury rajdowej, bo ja to już tak nazywam, bo to jest rzeczywiście zjawisko, które było wspaniałe i chcemy o tym przypomnieć. Chcemy też nawiązać taką współpracę z Muzeum Inżynierii Miejskiej, więc jeśli za jakiś czas ta audycja będzie słyszana w Muzeum Inżynierii Miejskiej, to niech panowie się nie zdziwią, bo takie mamy również plany. A jeżeli ja bym was zachęcić, to zapraszam na wystawę poświęconą Fiatowi. Fiatowi, i to są różne Fiaty. Bo Fiat skończył 50 lat. No ten nasz to 125B. Tak. Myśmy byli na otwarciu i tak oglądaliśmy troszkę tego. Taka łezka nostalgii się człowiekowi pokazała, bo to te samochody, którymi dawno nie mieliśmy do czynienia, bo te samochody znikają z ulic. Na całe szczęście są pasjonaci, którzy je remontują. Był też taki olbrzymi napis Polmozbyt, który przypominał nam stare, dobre czasy. I był mechanik w gumofilcach hydrelichu z napisem będzie pan zadowolony. No tak źle to nie było, ale... Wystawie. A na wystawie był, tak? Nie mówię, że w Polmozbycie, na wystawie, mówimy. Tak. No jest tam też taki zakątek. Mieli panowie kontakt z dużym Fiatem? No oczywiście. Początki były na małym Fiacie, co prawda, a później przez kilka lat duży Fiat. I który to był Fiat? No 125. Ale z którym silnikiem? 1.5, 1.6 się wkładało. Różnie takimi siatkami jeździło, jakie były wtedy. Ale on dawał radę przecież na rajdach ten Fiat, bo już nie mówię o Bartosiu, który był zrobiony rzeczywiście już profesjonalnie do rajdów, ale nawet te zwykłe Fiaty, które przeszły przez rękę wprawnego mechanika. Tak wiele nie odbiegało od tych Bartosiów. Także każdy sobie potrafił zrobić samochodem, przygotować go. Poświęcało się noce, dni całe, ale pomagali koledzy bezinteresownie. Ludzie strasznie byli za sportem samochodowym. Także nie było takich problemów po prostu z ludźmi. W tej chwili wszystko trzeba opłacać. Ale to a przedtem, tak... A przedtem sami. To w każdej materii się to sprawdza. Sami chcieli pomagać. W ogóle ta jazda była zupełnie chyba inna niż teraz, bo wszyscy byliśmy jednym zespołem. Każdemu pomagał. Nawet ci, którzy rywalizowali ze sobą, prawda? I serwisy pomagały, nie trzeba było się prosić. No, przyjemnie było wtedy.
W ogóle było też tak, że sport nie był tak przesiąknięty komercją. Dzisiaj w każdej dziedzinie sportu, już nawet chyba od szachów począwszy, te budżety sportowców, teamów są coraz większe. Coraz większe zaplecze, rośnie to wszystko i to jest taki potwór, który zjada to, co wytworzy. Czyli jeśli są pieniądze z reklamy, to wszystko się zje. I to stało się właściwie maszyną do zarabiania pieniędzy dla wielu instytucji. Nie mówię dla ludzi, ale to wpłynęło na ten dzisiejszy sport. Wy zaczynaliście inaczej. Wy byliście pasjonatami. Ja wiem, że to takie już oklepane powiedzenie, ale mieliście benzynę we krwi. I to ja, jak słucham tych opowieści właśnie ludzi, którzy tak jak wy zaczynali, to mnie najbardziej fascynuje to, że gołymi rękami się wiele rzeczy załatwiało. Sznurkiem, drutem, czymkolwiek, jak była potrzeba gdzieś na OS-ie, żeby coś naprawić, to każdy umiał. Każdy kierowca potrafił naprawić szybko swoje auto. Dzisiaj tak. Bezradny. Tak, każdy potrafił naprawić samochód swój i każdy przygotowywał. W zasadzie 90% kierowców jeździło za własne pieniądze, prawda? Albo i więcej. Tak. Także... Zaczynał małym Fiatem, tak? Zaczynałem, zaczynałem kiedyś. Tam licencję, to zastawą 750, Seatem 850. Zresztą podobne były, bo przede wszystkim tylny napęd, nie? Czyli coś pięknego do jazdy. Ludzie nie wiedzą, nie zdają sobie sprawy. Ja wiem, większość ludzi nie zdaje sobie sprawy, jak się jeździ z tylnym napędem. Że to jest przyjemne. Bezpieczne tak samo. Ale trzeba umieć i trzeba wiedzieć, bo my tu często podkreślamy, jest to o wiele bezpieczniejsza jazda niż z przednim napędem. Jak się umie, bo jak się kupuje jako pierwsze auto dwustukonne BMW na łysych oponach, to już tak nie jest. Tak, o takich mocach tak. Przy takich mocach tak, ale jeżeli chodzi o jazdę, o zakręty, o wpadanie w poślizg i tak dalej, to o wiele łatwiej jest wyprowadzić samochód z tylnym napędem i nauczyć tych ludzi. Mhm. Ale ten tylny napęd dzisiaj tak naprawdę trafia się już tylko w autach albo bardzo mocnych, albo tak zwanych limuzynach. Natomiast te wszystkie seryjne masówki, nawet zdarzyło mi się jeździć autem grubo powyżej 300 koni i też przedni napęd. Chociaż coraz częściej teraz jednak stosuje się ten czteronapędowy system i to chyba to się sprawdza w dużych mocach. Ja myślę, że to firmy ze względu na koszty zrobiły, bo jednak wał, tylny most miejsce zajmuje. No dlatego firmy te, które się liczą na rynku i które produkują drogie samochody, to dalej zostały przy tylnym napędzie. Rolls-Royce na przykład. 600 konnym jeździłem i napędę tym. Do tej pory nikt nie rozstrzygnął tak, bo są różne szkoły i różni ludzie się na ten temat wypowiadają i nikt nie powiedział konkretnie, że przód jest bezpieczny, a tył jest niebezpieczny. Jak to mówią, frontem pędzony, tak? Tak. To jest bardziej właśnie taki zagrywka producentów samochodów, bo to ścięcie kosztów. No. Mm-hmm. To jest tak, jak w tej chwili się produkuje silniki trzycylindrowe i się klientom mówiąc, że one są dobre, a one nie są dobre. Ale one są tańsze. Już nawet Volkswagen powiedział, że downsizing to jest ślepa uliczka i że nie ma co już iść w tą stronę, bo to już przepadło. Bo rzeczywiście, ale to brzmienie tych silników, tych trzycylindrowych, utrubionych, no niby to auto jedzie. Wsiadłem do Alfy, piękna Alfa i ten trzycylindrowy no nie wypada po prostu. No ale tak było. No, dwa, trzy lata temu te silniki królowały. Ford Mondeo, litrowy silnik, który mieści się, i to Ford się tym szczycił, że silnik da się położyć cały na kartce A4. Fajnie, tylko czy to jest silnik do auta, czy do pralki? Mondeo kawał auta, nie? Ale słuchajcie, to tak źle nie jest, bo ja pamiętam, że był taki silnik w Trabancie, który też się wyjmowało dosłownie jak walizeczkę małą. No tak. Rozkładało się ją na stole w pokoju i można było zrobić remont i z powrotem go włożyć. Nie mów o Trabancie, bo Andrzej Godula zaraz przyjedzie. No właśnie. Na wyścigu potrafił. Godula między przejazdami na wyścigu zrobił remont. Tak. Miskę psu zabrał i tam gdzieś zamontował, to już takie mieliśmy to opowieści. Tak. Wracamy do tych początków, do tego jak panowie zaczynali. Czyli w pana przypadku to był pierwszy samochód? Zastawa. Zastawa. Zastawa 750. U pana? To był cały czas maluch. Konsekwentnie, do przodu. Od początku robienia licencji, aż do ścigania się w Mistrzostwach Polski. Mhm.
już. Ten maluch tam oczywiście był modyfikowany, bo to nie był taki maluch, jak się kupowało. Zresztą w ogóle wtedy, ja pamiętam, słyszałem takie opowieści, jak się kupowało na przykład syrenę, to trzeba ją było rozebrać, wszystko spasować, dokręcić i wtedy ona jeździła jak należy. Inaczej to różnie bywało. I to... Nie, syreny to już nie nasze czasy. To... Znam, że tak powiem, z bliskiego otoczenia człowieka, który kupił syrenę i po prostu rozebrał ją sam w domu, do śrubki, wszystko poskręcał i ta syrena chodziła jak żadna inna. No ale jak z tym maluchem było? Też trzeba go było tak rozbierać? Znaczy, no teoretycznie każdy, kto przygotował samochód do sportu jakiegoś tam, no to ten samochód był rozbierany, nie? Było sprawdzane wszystko i robione, składane na nowo, co się tam zawsze wzmacniało. No, w trakcie imprez potem wychodziły różne rzeczy, co się urwało, więc człowiek potem to modyfikował, nie? Nie było nikogo tak jak w tej chwili, że dzwoni się do działu sportu, dział sportu dostarcza element zrobiony, przetestowany i wiadomo, że to się nie urwie, nie? Myśmy sami na swoich błędach się uczyli i robiliśmy co się dało z tymi autami, nie? My tu ciągle słyszymy takie opowieści o tym, jak się używa różnych przedmiotów użytku codziennego nieprzeznaczonych do motoryzacji w celu poprawy jazdy samochodu. Andrzej Godula opowiadał o psiej misce, a panowie też pewnie mieli jakieś swoje przygody z tym związane, że no trzeba było coś zmodyfikować mocno. Ja miałem trochę łatwiejszą sprawę, bo z zawodu mechanikiem samochodowym jestem i do tej pory jestem po prostu. Także mnie było na pewno trochę łatwiej niż wielu innym. Myśmy potrafili w trakcie rajdu, w przerwie, sami sobie zregenerować samochód. Nie potrzeba było serwisu. Tylko wyskakowaliśmy z pilotem i naprawiali. Tak. Brało się parę z tych opon, przestawiało samochód na bok i był dostęp do wszystkiego. Jak tak? To? Rów, żeby się wślizgnąć pod spód. No i coś się zrobiło zawsze. No powiedzcie mi, przy tych maluchach, co się robiło tak? Były grupy N i A, tak? Jak to dawniej było? No właśnie, ja jeździłem w N, a kolega w A. No, powiedz mi, bo to... Wcześniej była B. No, te grupy to chyba to nie dotyczyło. Motor to znaczy, no nie, no. Ja jak zaczynałem, to powiem szczerze, że zacząłem przygotowywać rzeczy do budowania takiego samochodu. Do B grupy, żeby zrobić. No ale niestety się okazało, że był bodajże tragiczny wypadek Taiwanena. Taiwanena, tak, i wyrzucili tą B grupę. I tą grupę zlikwidowali. A ta grupa B, to co to było, tak krótko to była taka większa modyfikacja. Prawie, że wszystko, prawie. Tam było parę rurek i plastiku na zewnątrz plastików, i to nic. To było kamikadze. Tam jakieś potlenki azotu, w innej historii można było stosować. Auto Taiwanena się w przeciągu paru sekund spaliło i chyba obliczyli, że w granicach 1800 stopni była temperatura przy spaleniu tego samochodu. Dlatego zabronili tych materiałów, jak gdyby takich niebezpiecznych, nie? Ja widziałem, jak na serwisie starczyło tylko podnieść tył samochodu i prawie wszystko było na wierzchu. Bo to silniki były centralnie z tyłu mocowane i to w ogóle nie, nic nie chroniło kierowcę, bo tych parę rurek, które tam miał, to... I wtedy zaczęła się ta cała historia z ochroną załogi w samochodzie rajdowym. Czyli te wszystkie sprawy bezpieczeństwa postawiono bardzo wysoko i całe szczęście, bo potem te samochody straciły trochę mocy, bo one już nie miały po 600 koni, tylko wrócono do 300 koni. I samochód musiał być budowany na bazie normalnego, seryjnego samochodu, bo to było parę rurek owiniętych plastikiem, trochę tworzywa i to był samochód rajdowy. No to trudno nawet rajdowy, to było jak wyścigówka to wyglądało, no. A powiedzcie mi przy malucha, bo strasznie ciekawą sprawą, jak można było z malucha w ogóle zrobić samochód rajdowy. No bo N-kę to pilnowali dokładnie, żeby nic nie można było w nim przerobić. Wiem, że tam niektórzy wiercili otwory pod filtrem powietrza, żeby to trochę powietrza więcej z dmucha wyszło, tak? I przykrywali to czymś, żeby na badaniu technicznym... No tak, patrzy, Jacek patrzy na mnie, on jest teraz komisarzem technicznym i sprawdza te samochody. Badanie techniczne robi... Dobra, to przedawnienie to... Ale to już nie tak jest do końca. Nie tak jest? Opowiedz, jak to było z tymi dziurkami w tym. Znaczy, jeżeli chodzi w tej chwili o badanie techniczne, to teoretycznie na pierwszym badaniu... technicznym, znaczy kontrolnym, nie? Bo to też się też nazywa BK, a nie BT. Więc teraz się sprawdza się tylko właśnie ze względu na bezpieczeństwo samochód, nie? Czyli wyposażenie typu klatka, no doszły takie rzeczy, gdzie wtedy
gdzie wtedy no, myśmy w ogóle o tym nie myśleli, czyli, czyli musi być ubranie całe, tak, czyli całe buty, rękawiczki. Myśmy o tym nie myśleli w ogóle. No, nie, no, w tej chwili się to sprawdza, musi być homologowane i musi być, też tam jest okres jakiś tylko przydatności tego. No także, że fotele, homologacje muszą mieć tak samo. Teoretycznie wszystko, co ma być w aucie związane z bezpieczeństwem, musi być homologowane przez FIA, także. Dlatego to też koszty podraża, nie? No. Bo wszystko wiadomo, co FIA podpisze się, po czym się podpisze, to od razu to jest 3 razy droższe. No tak, tak. Ale tutaj tak opowiadał Kaziu Jaromin, który był w poprzednim naszym programie, że on pierwsze jak startował na rajdy, to miał kask górniczy na głowie i z tym górniczym kaskiem jeździł. Z latarką? Tak. Adaś Ziomber opowiadał, że on startował w butach bokserskich i to bardzo dobrze się sprawdzały. W tych samych butach opowiadał... Leszek Kuzaj nam szył kombinezony. No tak. Leszek szył nam kombinezony. Ja pamiętam... Mam jeszcze jego kombinezony. Tak. Tak. A myśmy, pamiętam, wozili z Czechosłowacji takie do pracy i granatowe kombinezony, takie drelichy, do pracy, takie drelichy, i w tym się jeździło. No słuchajcie, to takie czasy były. Ale to powiedz jeszcze raz o tych maluchach, bo to mnie bardzo ciekawiło. N grupa nie miała nic. Nie do końca. No właśnie. Pewne przeróbki były dopuszczalne, czyli wszystko maksymalnie, co fabryka zezwalała, czyli szlif maksymalny. Szlif, czyli trzeci szlif się robiło. Aha, czyli można tak było. A czy to jest prawda, że były takie luzy na tłokach, że się tłoki prawie przewracały, chodziło o to, żeby nie było tego tarcia, tylko olej uszczelniał? Nie? To do wyścigów może prędzej. Tak. My nie. Myśmy robili odwrotnie. Ciaśniej niż fabryka i docierało się. Tak, tak, tak. Ciaśniej. No i wszystko wyważone. No, tak. Bremora z N-grupowego wyścigowego auta miał, z tego co pamiętam, miał 30 albo 31 koni. A fabrycznie? Mistrzem Polski był w wyścigach górskich. A fabrycznie Maluch miał mieć 23, miał 17 z reguły. Tylko silniki z oznaczeniem tam 000 wykazywały pełną moc. One miały inaczej bite numery. One szły na eksport i były silniki, tak, to były 00 na nim bite. Można było poznać, że silnik tak zwany pełnej mocy. Tylko nie pamiętam, czy 21 miał mieć Maluch, czy 23. Nie, tam chyba podawali chyba od 19 do 21. Do 1, chyba 21. Tak, a miały 17. No. Mhm. 23 to już potem, nie wiem, czy BIS nie miał, nie wiem, ja więcej miał chyba. No, ale z góry z Mogilan 160 wyciągał. Maluchy. Wentylator na dole co prawda się urywał już Mogilan, bo po prostu był metalowy i nie wytrzymał. Takżeśmy szukali wszędzie włoskich wentylatorów, bo były plastikowe. Nie rozlatywały się, a te się rozlatywały po prostu. Ale z góry pod kontrolkę ciśnienia oleju wskazówka potrafiła dochodzić. No proszę. A powiedz mi... alternator, bo to najpierw prądnica napędzała tą całą elektrownię, bo to widziałem, te elektrownie były pozakładane, przepraszam, elektrownie są te lampy, co się zakłada do z przodu samochodu rajdowego, to na to się mówiło, albo elektrownie, tak? No tak, tak, elektrownie. Powieść, tak, tak, się mówi, tak się mówi. No. I to tak, najpierw był alternator, potem ten alternator nie był w stanie napędzić tego wszystkiego, potem pamiętam, w Świdnicach zaczęto produkować polskie alternatory, tak? I zdobyć taki alternator to też był problem, tak? No to tak, prądnica to nie wydalała. Alternator też nie bardzo, bo jak były założone 4 stuwatowe, bo tak miałem w Maluchu, 4 lampy stuwatowe, żarówki włożone, plus zwykłe, tak samo miały po 100 czy po 90 na tych. No, no to tego było ze 600 wad na pewno. Więc wyłączało się, kombinowało się. To znaczy się? Jechało się bez świateł na pozycyjnych, na odcinkach dojazdowych, żeby doładować akumulator, a później, żeby na wszystkich lampach zdążyć przejechać odcinek kilku czy kilkunastokilometrowy i to już te światła żółkły, padała bateria, wyłączało się i znowu się na pozycyjnych jechało przez kilkanaście, uwieszało się za którym samochodem, który miał światła dobre, albo za serwisem i doładowywało się ten akumulator. No bo nie wydalało. Mhm. Szaleństwo po prostu. Jak się tego słucha, to trudno uwierzyć. Jeszcze Martin, hamulce w tym Maluchu to były zwykłe szczęki. I to czasami było tak, i bardzo często bywało tak, że tych hamulców brakowało. Jak się z góry jechało, to
To są takie przypadki i znam takich kierowców, którzy jechali na rajdzie już w ogóle bez hamulca, bo to po pierwsze płyny hamulcowe, które były dostępne, gotowały się. Nie było jeszcze tych cudów takich techniki, co teraz są płyny hamulcowe, które no, ciężko jest zagotować. Dawniej się to wszystko gotowało i często bywało tak, że na końcu OS-u zjeżdżał maluch bez hamulców. No, był taki przypadek, że jeden z kierowców prawie rozbił całą tą komisję sędziowską na mecie. Nie będziemy go z nazwiska wymieniać, bo... Ani tej komisji. Ale często tak bywało. Częściej w dużych Fiatach brakowało hamulca. Tak. Niż malucha. Tak? Częściej. Klocki się szkliły, zgrzały, hamulec zrobił się twardy. Kompletnie nie było hamowania. Pogryź kierownicę można było. Znaczy maluch miał tą dobrą zaletę, że jednak hamulec bębnowy termicznie dłużej wytrzymuje. No właśnie. Wytrzymuje. Nie jest tak obciążony. Nie? Jacek, jak się przygotowało agrupowego malucha w takim razie? No, można było dużo, dużo więcej zrobić. No, ale to właśnie dużo więcej byśmy słyszeli. Znaczy, no, robiło się modyfikacje silnika, no, robiło się modyfikacje wałki rozrządu. Można było stosować inne, spręż się stosowało inne, więc tam głowica była obcinana, trochę się tam tłoka przerabiało, robiło się na tłoku jakieś dodatkowe smarowania, rowki, żeby się lepiej olej tam rozprowadzał, żeby termikę tłoka trochę zmienić. Czasami owalizację tłoka się robiło. Polerowało korbowody, wały. No, tam też podstawa była taka, że dokładność wykonania tych elementów przez fabrykę była dość licha. Gdzie w silniku wiadomą rzeczą jest, że bardzo istotna jest waga i żeby ta waga była równa, nie? Jak się ma dwa cylindry tylko, to już w ogóle jest ważne, nie? Więc się to wszystko trzeba było poważyć, pomierzyć, żeby to miało takie same wagi, żeby to chciało jeździć, nie? Bo niestety to, co wtedy producenci produkowali, no to można powiedzieć, w dużej części był taki szajd, trzeba było to wszystko po swojemu potem podarabiać, nie? 12-20-03-333 to nasz numer, przypomina mi 4080, to numer SMS-owy. Prawie północ się zbliża, ale nawet na dobre nie zaczęliśmy. Wzięliśmy. Ja Januszka zapytam, bo my się znamy trochę lat, spotkaliśmy się na wielu rajdach, na wielu takich fantastycznych imprezach, nazwijmy to imprezach, na takich spotkaniach i opowiadaliśmy sobie różne takie rzeczy, takie fajne, śmieszne rzeczy. Może coś nam opowiesz teraz o takich wesołych, trudnych... Opowiedz coś śmiesznego. Nie, coś takiego wesołego, coś... Nie, kolorowe życie. Życie wesołego, fajnego. No, pamiętam taką sytuację. No. Rajd gdzieś w okolicach Tarnowa się odbywał. Tarnowski chyba, coś z tego. I mamy taki, maluchem jedziemy z moim pilotem Mareczkiem Leśniakiem, siedzimy z boku i mamy taki długi podjazd pod górę. Taki, że ten maluch, no tam ta dwójka dokręcona, trójki nie chciał przyjąć, no i tak się taś pod tą górę. Patrzymy, a po prawej stronie ziemniaczki okopuje taka laseczka, że jaka ładna dziewczyna. I tak obracamy głowę, nie jadąc, tak patrzymy do tyłu. Mary mówi, no chciałbym z nią być. I takie opowieści między nami, prawda? I te główki nam tak się skręcają, mijamy ją, skręcają. I dochodzimy do szczytu i zaczyna się w dół zjazd. I ja mówię, co dalej? A mój pilot nie wie, gdzie jest w dokumentach. Minęło, ale to jeszcze nie wszystko. Zaczynamy ten zjazd i ja mówię do niego, że jest zakręt. Ile mam w niego wchodzić? A on nie wie, który to zakręt. I tylko strzeliłem głową i popatrzyłem, że jest podwórko. Na tym zakręcie była droga na wprost i wjechaliśmy gościom na podwórko, a tam sobie towarzystwo siedziało, drinki, piwa na stole i oglądało rajd, nie? A myśmy wjechali dookoła stołu z powrotem na drogę i mówi, już się znalazłem. I w dół. Oni tam jeszcze długo siedzieli, pewnie zdziwieni byli. Co się stało? Była brama otwarta, oglądali sobie, a my po prostu musieliśmy zwiewać gdzieś, żeby nie wypakować. A powiedz mi, tym zapisem, bo to teraz jest całkiem inny zapis. Jak to tam się zapisywało te zakręty? No, myśmy zapisywali zakręty jako w trzech pozycjach. Gaz, ciąć, dno.
dla mnie przynajmniej tak. był taki opis. Gaz to było przejście zakrętu ze ściągniętą nogą z gazu, ciąć to było pulsowanie, a dno no to full po prostu. No i jeżeli chodzi o to, no a reszta to tak jak było widać, no każdy sobie dyktował. Dla jednego 300 prostej było 100 prostej, a dla drugiego odwrotnie. No to już według uznania. Chociaż... A biegowo nie zapisywało się biegowo? Tak, tak. Oczywiście biegowo no zapisywane. Biegowo zapisywane. Tam prawy 3 ciąć, prawy 4 dno. No i tak aha, dalej. No lewy 2 gaz. No to po prostu w ten sposób. To całkiem, no. Prosta. A pamiętam taki odcinek w Olsztynie, gdzie było, Jacek pewnie też pamięta, 17 szczytów pod rząd. Prosta i 17 szczytów. Czy szczyt to jest miejsce niewidoczne, tak. prawda? Nie wiadomo, co będzie dalej, nie widać. Czy hopka do następna, czy dołek, no nie wiadomo. No i wspólnie liczymy, nie? Liczymy sobie, bo żeby się nie pomylić, dlatego że za ostatnim szczytem był prawy hak, prawy nawrót praktycznie, a na wprost jezioro. I pomyłka kosztowała jeziorem, mhm. prawda? Także we dwójkę żeśmy liczyli jeden szczyt, drugi szczyt, tak po kolei i przeostatnie dopiero ostre hamowanie i zjazd i wejście. Mhm. Także takie pomyłeczki by kosztowały drogo. Ale byli tacy, którzy tam byli lądowali? Tacy, którzy co prawda nie głęboko, bo mhm. dohamowywali się, ale lecieli prosto. Ja pamiętam, były takie zwyczaje, że pilot dyktował w maluchu, mówi do szczytu jedź sam. Ej, już właśnie chciałem o tym powiedzieć. Więc nasz kolega Krzysiek Łudzeń, prawda, jeździł z pilotem Nofakiem. Tak. Tak się nazywa. Ja wziąłem kiedyś opis od nich, bo chciałem porównać, jakie mamy opisy, nie? Ja mam napisane 3 strony, a oni mają na jednej stronie wszystko. Na pół nawet. Nawet pół było, nie? Pamiętasz to. Ja biorę ten opis, czytam, rozumiesz? Patrzy się, ja tam prawy, lewy i później jest napisane, idziesz sam. Mówię, co to znaczy sam? No jak nie nadążył mi czytać, to mówił, że miał to, co widzę. Słuchajcie, no czasami było tak, ten maluch pod tą górę na tej dwójce się spindrał. No co dyktować, jak to auto ledwie do góry dojeżdżało? No gorzej, jak te dziewczyny były przy drodze. To też było coś. I dopiero na szczycie mówi, dobra, to teraz zaczynam ci dyktować. Z tym dyktowaniem to różnie było, przecież nie było tych cudów techniki, co teraz, więc jak ten maluch tam troszkę głośno chodził, to trzeba było trochę pokrzyczeć przy takim całym rajdzie. No ja na jednym z rajdów uderzyłem, no nie kłamie, 90 na godzinę prościuteńko w drzewo. Czołowo? Czołowo w drzewo. Maluchem? Maluchem. Wow. Czołowo w drzewo. Pamiętasz, może jeździło się takim odcinkiem od Tarnowa do w stronę Krakowa, do Wojnicza, nie? Czy z Wojnicza do Zakliczyna, o. Do Zakliczyna była, mm-hmm. z Tarnowa do Zakliczyna bokiem droga. I na tym odcinku mgła występowała bardzo często. I myśmy na dojazdówce maluchem, zrobili sobie opis dokładny. Do setek metrów, na według itinera. Wiedząc, że będzie mgła, chociaż to nie był odcinek specjalny. Mhm. I tak się trafiło. Była mgła. Maluch startował na końcu. Bo wiadomo, pierwsze samochody. Mhm. Wyprzedziliśmy wszystkie samochody w tej mgle. Wszystkie samochody do szpica. No to teraz już mamy załatwioną sprawę, bo nie musimy wygrywać na odcinkach specjalnych, bo wszyscy złapią spóźnienie w tej mgle. Miałem w opisie, że przy potrójnym słupie, za potrójnym słupem, przepraszam, 1000 prostej. Na prawym zakręcie przy potrójnym słupie 1000 prostej. No i wchodzimy, jest potrójny słup, no i teraz włącza haldę, 1000 prostej. Było 300 prostej. Droga się skończyła i wylądowaliśmy na potężnym drzewie. I się nie stało? Nic, nie, nawet nie ściął, buty mi pękły, tak jak piszą w książkach. Nowe buty, jest takie przekrwienie, że nowiuteńkie, skórzane buty po prostu pękają na zewnątrz. To nie wiedziałem. Pilot miał rozbity kask, pęknięty. Samochód zgnieciony prawie, że dokładnie, ale mam gdzieś nawet zdjęcia. No bo maluch ma taką samą strefę zgniotu, ale, jak Mercedes, ale tak? Ale maluch był bezpieczny. To koło jednak z przodu było bardzo bezpieczne. Tak przyjmowało energię. Mhm.
że po prostu w środku nam się nic nie działo. Wyszliśmy z samochodu. Pierwsze słowo to dym, akumulator rozbity. Na szczęście chłodnicy z przodu nie ma. No i pierwsze słowo, oczywiście, żyjesz. Słyszę, żyję. Jechałem wtedy z pilotem Andrzejem Szopińskim. Mówię, to wysiadaj z samochodu. No ramieniem otworzyliśmy te drzwi. Wyszliśmy z tego samochodu. I oczywiście próbujemy coś zrobić, żeby jechać dalej. No ale niestety tyle żeśmy zrobili, tyle nam się udało zrobić, że samochód mógł skręcać w jedną stronę, a w drugą tak minimalnie. I wszystko musieliśmy robić w prawo. Chcieliśmy skręcić w lewo, ale musieliśmy skręcać w prawo. Mhm. No i tak przyjechaliśmy do Tarnowa. W Tarnowie wychodzę właśnie i coś mi zimno jest w nogi. I te zobaczę, są buty popękane. No samochód w szczępach był, no tak mówię, dowlekliśmy się do tego Krakowa. Ale mi 90 na godzinę i ten maluch przyjął takie uderzenie. To jest 3 dokręcone bez ciągnięcia nogi z gazu. Miałem mieć 1000 prostej, więc głowa idzie w pobocze i jedzie się wzdłuż linii we mgle. Mhm. A co się okazało? Że wcześniej był taki sam słup, tylko na łuku. Mhm. A myśmy ten łuk wzięli jako zakręt we mgle, bo człowiek balansuje, mhm, i mówi, a teraz 1000 prostej. A to była po prostu pomyłka. Ten kask pęknięty, gdyby nie on, to... Uderzyło pod szybie, mhm, a jechałem bez kasku i bez pasów, mhm, muszę powiedzieć. Pilot był w pasach i w kasku. Mhm. Bo nie zdążył, bo pilot często nie zdąży ściągnąć kasku czy pasów, no bo musi czytać trasę, nie? Ja się kierownicę wywinąłem i nie uderzyłem w kierownicę nawet klatką piersiową. I jest to prawda, gdzie czytałem na ten temat, że sekunda podzielona na ułamki sekund, że następuje taki skurcz mięśni, znaczy pilot nie widział tego, więc on bezwładnie leciał. Ja w ostatnim ułamku sekundy zobaczyłem, więc byłem zaparty. Więc inaczej jednak to pilot przeżywa, inaczej kierowca. No i te buty, to jest no i takie niezwykłe. I faktycznie, no zresztą mówi się, że buty zostają, nie? Mm. Często w samochodzie. Więc potrafi takie być ciśnienie. No i całe szczęście, że to się tak dobrze skończyło, bo maluch zawsze, jak kiedyś byłem, nie pilotem, tylko pasażerem małego Fiata i przy szybkości, powiedzmy sobie, 5-10 kilometrów na godzinę, wjechaliśmy też czołowo w drzewo i auto poszło do kasacji. No, złośliwi mówili, że są dwa najbezpieczniejsze samochody na świecie, to jest Fiat 126P i Mercedes, bo strefę zgniotu mają do silnika, tak? No. Nie, ja zawsze podziwiałem kierowców malucha, bo to byli jak kamikadze szli. No z góry to jak ty mówisz, 160 na godzinę, no słuchajcie, w maluchu 160 km na godzinę, no to ojcze nas tu ludzie nie wie, to nie ma czym w ogóle tam działać, to się jedzie na szaleństwo. A jeszcze jak się ma agrupowe auto, chociaż powiem wam, nawet rozmawialiśmy z tymi uczestnikami tej naszej ostatniej spotkania w Muzeum Inżynierii Miejskiej i oni opowiadali o Januszu Szerdi, że Janusz na rajdzie w Belgii tym swoim małym Fiatem, nie to, że wygrał krasę do 1300, to jeszcze był szósty w generalce. I oni wszyscy tam na punkcie tego małego Fiata zwariowali, jak można tak szybko jechać takim dziwnym samochodem. Więc to był samochód taki, no, dość do rajdów, no nie wiem, no może nie przystosowany, ale dający sobie radę. Zwłaszcza jak ja był przygotowany w A-grupie, to tam troszkę tych zmian było. Oczywiście fabryka miała robione silniki u Abarta, więc to były całkiem inne silniki. Natomiast tutaj w Krakowie można było zbudować tak podobny silnik, może nie był tak strasznie mocny, ale też sobie dawał radę. Ale ciężko było konkurować jednak z fabryką. Tak, ciężko było konkurować. No, jak, no nie, jednak no to... no, zawsze fabryka w tej A-grupie wystawiała 2 samochody. Między innymi Janusz Szela jeździł potem tam i Lubiak też jeździł, tak, nie? Tak, potem Kępka się pokazał tam, jeszcze paru innych kierowców, więc ciężko było z nimi konkurować, bo jednak te samochody były przygotowane, no lepiej i
i były mocniejsze. To było ty jeździłeś takim pilotem, Gaik się nazywał? Gaikiem, tak. Ja muszę o Gaiku coś powiedzieć. Ja Gaika poznałem, on był mechanikiem w Polmozbycie. I do Polmozbytu przywozili samochody na rorach, koleją. I na prandoty cofali te lory na teren Polmozbytu, z tym, że był zakręt. To nie było na wprost te lory stały, tylko zakrętne. I najgorsze było to, że te samochody były ustawione przodem, tyłem do Polmozbytu. I trzeba było te samochody ściągać. Ja tam pierwszy raz poszedłem, próbowałem zjechać tym samochodem. Pierwszym samochodem zjeżdżałem chyba pół godziny. I w ten czas poznałem Gaika. Słuchajcie, ten chłopak wsiadał do tego samochodu, zapinał wstecznym i pełnym ogniem zjeżdżał z tych lorii. To było coś niesamowitego. Tak poznałem go. On chyba teraz gdzieś wyjechał za granicę, go nie ma chyba w Polsce. Tak, nie? Znaczy, ja akurat mam kontakt z Wiśkiem. Ma z nim jeszcze. No to, jak powiedzieć, ale ogólnie jest we Francji. Słuchajcie, to było niemożliwe, żeby tak jeździć samochodami. Potem zaczęły przychodzić Fiaty i przyjechały Polonezy i prawie każdy Polonez miał porysowany lekko dach. Nikt nie mógł dojść, co się to dzieje, że w transporcie samochody są uszkodzone. Okazało się, że Gaik jak szedł i skakał z tej lawety do lawety, to obijał się o kurny poziom delikatnie tym dachem. Więc był niesamowity. No słuchajcie, to jazda tym samochodem tam po tych lawetach to było mistrzostwo świata. Może zróbmy chwilę przerwy i wrócimy za moment. Mamy jakieś nowości z naszych dróg? Nie ma żadnych informacji od państwa. Gdyby państwo coś widzieli i chcieli kogoś ostrzec, to proszę pisać. 4080, przypominam, nasz numer SMS-owy. Oczywiście można też dzwonić na numer 12 2003 333. Jeżeli państwo nie muszą jeździć teraz samochodem, to radzimy jednak odpuścić sobie to, bo wichura naprawdę jest olbrzymia i może dojść do naprawdę tragicznego wypadku. 140-160 km na godzinę miał już ten orkan w porywach, więc no nie ryzykujmy. Jeśli nie jest konieczny wyjazd, zostajemy, poczekajmy w dzień, więcej widać, lepiej się jedzie, a w tych ciemnościach naprawdę spadający konar widzimy dopiero, kiedy mamy go na masce. Niestety. To wracamy z powrotem do naszych rajdowych opowieści. Ja chciałbym takich ciekawych jakichś opowieści poprosić Jacka, bo Jacek ma taką swoją opowieść, której ja byłem świadkiem, ale chciałbym, żeby ją sam opowiedział, żeby to nie wyglądało na jakieś podpuchę. Jak to było z tym mistrzostwem Polski? Ale to mówisz co? O tym rajdzie warszawskim, który taki był dziwny. No tak, i do tej pory wszyscy się ze mnie śmieją, tak? No nie śmieją się z siebie, bo to był taki dziwny rajd. Ja pamiętam, że byłem w ten czas w serwisie Ryśka Adamka na tym rajdzie i najpierw pojechaliśmy w nocy trenować. Wyścig był po Warszawie, tam koło Mennicy. I cały problem był w tym, że trzeba było, żeby nie jeździć w kółko, można było tam na końcu sobie szybko przez trawę przelecieć i pod prąd do góry. I tak wszyscy trenowali. Nagle koło północy pojawił się radiowóz milicyjny. No i milicjanci zaczęli tam grozić, że nie wolno. Ale patrzą kierowcy, oni mają tam w tym radiowozie pełno wódki. Co się okazało? No, każdy, kto jeździł, tam miał przygotowaną flaszkę i stroi do tego. Ale rajd ogólnie był dziwny, bo był start w Warszawie. Tak. A pierwszy odcinek był prawie ponad 100 km Warszawy. 100 km się jechało do jazdówki, no. Warszawa się uparła, żeby zrobić rajd, tak. Nie? Gdzie tam się nie ma terenu. Robili w Olsztynie. No więc robili to wszystko w okolicach Olsztyna. No i były takie... Jeden OS koło Warszawy. No wszystko, tam po drodze były jakieś może dwa OS-y. A, jeden tak, blisko, a drugi gdzieś tam. I dopiero tam się jeździło, nie? Tylko, że no to były inne rajdy, bo się jeździło dwa dni przynajmniej. Tak. Nie jeździło się, tylko się jeździło dwa dni. Przerwa była powiedzmy 3-4-godzinna. No i to już mam opowiedzieć. Tak, opowiadaj. To się opowiem. Bo to dla mnie też przykry rajd. Dlatego, że powiem szczerze, że nam bardzo dobrze szło na tym rajdzie i wtedy... była przerwa po pierwszym etapie, już nie pamiętam ile miał kilometrów, no ale tam cały rajd na pewno miał. W nocy to była północ chyba. To było koło północy, była w Nowym Mieście Lubawskim, tak. była przerwa taka komasacyjna i przerwa dla zawodników.
No i na przerwie mieliśmy drugie miejsce w klasie za Kępką, za kierowcą fabrycznym. I miałeś już mistrzostwo Polski prawie w kieszeni. No może nie tak. Ale i problem polegał na tym, że nas organizator wywiózł z miejsca, gdzie były samochody, 30 kilometrów, bodajże 30 kilometrów, bo do tej pory nie wiem, gdzie ja byłem. Tak. Z autobusami do jakiegoś, no w lesie to było, tam był faktycznie jakiś ośrodek, gdzie był jakiś posiłek dla nas przygotowany, jakieś picie, no i oczywiście spanie. Można było się tak maksymalnie, no 2-3 godziny przespać. To był środek nocy, bo to tam gdzieś, jeszcze najbardziej to, że maluchy jechały na końcu, więc też się na końcu tam przyjeżdżały i ostatnie też wyjeżdżały. No i to był taki problem, że już teoretycznie nikogo w tym ośrodku nie było, jak myśmy jeszcze tam spali, takie były domki letniskowe. No i niestety było zamówione budzenie stróża, który tam był, miał podaną godzinę, o której ma nas obudzić. I oczywiście się nie zjawił, nie? Wow. A my po całym dniu jazdy, to w sumie od rana do wieczora, w środku nocy człowiek usnął na 2 godziny, no to teoretycznie małe szanse na obudzenie się. Właśnie z Wieśkiem Gajkiem wtedy jechałem. Musiałem go trzymać, bo chciał stróża zabić tam. Słuchajcie, ale ja wam powiem, część tej opowieści, stoimy na strefie serwisowej, wszyscy pojechali, stoi maluch, i jeden ostatni, no my składamy te serwisy, bo tam nie spieszyło się nam z tymi serwisami, stoi twój serwisant, ja mówię, no a gdzie jest Lisek z Gajowym? Nie wiem. Ja mówię do niego, ubieraj kaski, jedź. Jest noc, jedziesz człowieku na OS-y, chłopaki przyjadą i gdzieś cię wymienią. No tak, ale ja mówię, przegrasz 2-3 OS-y, bo ci będą lać, ale do mety dojedzie. No ale się przestraszył, nie chciał jechać. Mówi, to ja poczekam, jeszcze czekam. No i chyba się nie doczeka. Także to było, takie przypadki były. Mhm. To nie złośliwe to jest. To jest po prostu takie, zdarzały się takie przypadki na rajdach, bo oni wymyślali takie głupie rajdy, które prowadziły, Warszawa musiała mieć rajd, a cały się odbywał w Olsztynie na przykład. Tak, albo po tych samych odcinkach, co później rajd olsztyński. Tak. A coś jeszcze ciekawego, bo tak, jeździłeś cały czas tym maluchem do samego końca? Nie, czy przysiadłeś się tam na dużego Fiata? Nie, ja już na inne auto się nie przysiadłem. Miałem się przesiąść, ale... Ale zostałeś wierny małemu Fiatowi. Znaczy, no nie, już po prostu wycofałem się z jazdy, można powiedzieć. Nie? Dlaczego? No, czy to... tak jak wielu kolegów. No nie, każdy sobie mówi tak, a zrobię sobie przerwę rok, dwa... Mhm. I coś tam się zbuduje nowego, lepszego i się pojedzie dalej. Tak, nie? To pamiętam, właśnie. Jak Piotrek Kufrej do mnie mówi tak, pamiętaj, że jak sobie zrobisz przerwę, to już nie wrócisz. No i tak się stało, nie? To ile lat startowałeś w ogóle na rajdach? A pewnie w ogóle skąd u ciebie wzięła się pasja do rajdu? Bo zawsze sobie pytamy, bo mieliśmy tutaj takie rodzinne całe rajdy, znaczy zespoły. Był Młoty Wróbel, Wojtek Wróbel z Piotrkiem Wróblem, był Wojtek Bełtowski z ojcem. I to są, wiesz, takie rodzinne. Czy u ciebie też to gdzieś rodzinne, takie jakieś tradycje rajdowe? To znaczy, no jest w jakiś sposób, bo... rodzina skrzypków trochę się ścigała. Tak, pamiętam o tym. No, a to po prostu kuzynostwo mojej mamy. No, proszę. Także jakieś tam takie rodzinne są powiązania, ale znaczy, jeżeli chodzi o najbliższych takich osoby, to raczej nie. To skąd nie się ma. To wzięła ta taka pasja, znaczy, do rajdów? Od najmłodszego dziecka zainteresowany byłem samochodami, mi się podały strasznie samochody i wiedziałem, że przez całe życie nic innego nie będę chciał robić, tylko bawić się samochodami, nie? No i do tej pory tak samo przecież prowadzę warsztat i te samochody naprawiam. Mało to przygotowujemy do sportu też samochody, nie? No proszę. Także coś tam. Czy jeszcze są tacy, co jeszcze coś tam przygotowujecie, jakieś samochody do sportu? No tak, no. W tym roku nie jeździliśmy, ale w tamtym roku obsługiwaliśmy Bartka Bąka, tylko w wyścigach górskich, no i zdobył Mistrzostwo Polski w N-2000. Czym jeździ? Hondą Civicem, Typerem. No.
gdzie to dawni hordy takiego Tajpera. Pamiętacie, z dużego Fiata się miało 100 koni, nie, to było coś. A teraz 100 koni ma taki pierwsze lepsze seryjne auto. Jak technika poszła do przodu. A tam seryjny, ale z tych małych seryjnych, nie? Bo to, no. O to chodzi. Taki malutki samochodzik 1000-1200 góra wagi i 100 koni to żaden ten. W ogóle problem w tej chwili. No ja jeszcze Jacka można spotkać prawie na tych, na rajdach, jak organizuje automobil krakowski, to jest, jak się nazywa, inspektorem technicznym, jak to się nazywa? Kontrola techniczna, tak? Kontrola techniczna, tak. Tak, także państwo jak pojadą... Sędzia techniczny. Tak jest, także jak państwo kiedykolwiek chcą, pojadą na rajd i pojadą na pierwsze BK, bo to się nazywa teraz BK, tak? BK. BK, to spotkają pana Jacka i przeczepię wam ten samochód od początku do końca. Ale, ale tylko pod względem bezpieczeństwa. Tylko pod względem... No, słuchajcie, nie, no. Znaczy to też jest właśnie, bo to zawodnicy sami, jest tu problem z młodymi zawodnikami, że czasami po prostu nie dbają o swoje bezpieczeństwo i to człowiek traktuje się nas jako złośliwą osobę, bo się tam po prostu coś się szuka i nie dopuszcza kogoś. I ciężko jest czasami wytłumaczyć, że człowieku, no, jak ci 500 metrów śruby wystaje z klatki nad twoją głową, to jak gdzieś czaśniesz, to ta śruba będzie w twojej głowie. Takie się trafiają orły? No, wiesz, są takie przypadki, że albo są klatki niepospawane, nie, no to nie. Też wiadomo, że ta jak to auto się wywróci i ta rura pęknie, to ona potem działa jak jeszcze gorzej. Jak maczeta. Niego, jak maczeta, tak. Wbija się, tnie, no i ciężko jest wytłumaczyć niektórym ludziom, że ze względu na bezpieczeństwo po prostu, to jest naprawdę wasze bezpieczeństwo. No, teraz się tłumaczę, ale też, Marku, pamiętasz pewnie sytuację, gdzie się z PCV-ki robiło klatki, prawda? I owijało, żeby... Poważnie? Ja ostatnio, nie, Wojtek Piszczyk... Ja żeby wystartować, to się pomijałem. No właśnie, odnośnie... Jak klatka zrobiona, a robiło się to w parę minut, nie? Podgrzało paliczkiem, wygięło i... Jest. Odnośnie takich ciekawych rzeczy, to nie wiem. Właśnie i Jasiek Kościuszko. No, dajcie. Kiedyś uciekał, chciał iść do innej klasy, nie? I tak. To była kwestia, żeby pojemność po prostu była inna, żeby w innej klasie mu jechać, no bo nie chcieli go dać do tej klasy. No to wymyślili, że turbo zrobią w tym samochodzie. To był bodajże Polonez czy coś. Wzięli suszarkę do włosów, zamontowali. No i to jest doładowanie, tak? Mucha powietrzna to jest doładowanie, no ale komisja techniczna się nie dała jednak przekonać, że to jest turbo. Nie, do tego się nie przyznał. Nie wiem, że coś wokół tego nie było, bo jakbym gdzieś to słyszał, to tylko była, nie dokładnie tak. Nie suszarka, tylko był wentylatorek. Od mławy. Jako doładowanie i chyba wtedy przeszło mu to, z tego co pamiętam. Tak? Chyba mu przeszło, bo jest zgodny z... Bo to była taka taktyka, żeby się przenieść do grupy. No. Były takie czasy. Bo jeżeli startowało 5 zawodników w klasie... Tak. W klasie, jak jeszcze jeździłem, to była B-klasa. Jeszcze była B-klasa. W okręgówkach. Tak. U nas normalnie. Więc w B-klasie startujących 5... 3 na pewno nie dojeżdżało. Myśmy to nazwali motor, system, wybuch. No bo to były przeróbki własne, które nie kończyły rajdów. Czyli przenosząc się do klasy wyżej, na trzecie miejsce było słabszym samochodem o wiele gwarantowane, żeby tylko jechać w tej klasie. Żeby tylko dojechać. No, a jak już ich było 2, to z reguły tych 2 się tak cięło między sobą, że jeden odpadał, czyli już było drugie miejsce, czyli można było te punkciki sobie spokojnie zbierać. No i często tak robili kierowcy. A jak się mocniej cieli, to żaden nie dojeżdżał, się było pierwszy. Tak, można było. Pamiętasz, jak się robiło klasę? Wzięło się 3 kolegów, zapłaciło się im wpisowe, tak. Wszyscy pojechali na start, po starcie tam przyjechali do domu, a zwycięzca klasy był. No, takie były czasy, no. Też się stawiało flaszkę i kolację, żeby wystartować i dalej nie jechać, żeby koledzy mogli zrobić punkty do licencji. Ja. Bo jak Andrzej Lubertowicz, Krzysiek, Łudzeń i ja w
trójkę, zabieraliśmy wszystkie trzy pierwsze miejsca, no to ci kolejni mogli sobie przez kilka lat zdobywać punkty do licencji. Mhm. Po prostu nie mieli jak. Bo za mało tych punktów, bo za mało imprez. A myśmy sobie, bo Lisek jeździł w innej klasie, więc... Pamiętacie, tych rajdów było więcej. To były okręgówki, były te rajdy do Mistrzostwa Polski, do Mistrzostwa Polski. No, ja jeździłem jeszcze na wyścigi uliczne. Były uliczne. Gdzie jeździłeś na Rzeszowa? A, proszę. Piękne wyścigi uliczne, to była super sprawa. A pamiętacie, na Radzie Krakowskim był taki wyścig w Skrzydlnej. Tysiące ludzi to jednak dawało energii. Do ja kojarzę. Był taki wyścig w Skrzydlnej. Ja oglądali, nie? Ja oglądałem to. W Skrzydlnej był tam wokół rynku taki zrobiony taki prostokąt i był wyścig uliczny, no bo to było... Tak. Był w Skrzydlnej, prawda? Tak, tak. A już ten czas był to era Fiatów chyba, bo to było takie już... No i Fiaty. Rok. Dobrze, to może zrobimy małą przerwę, posłuchamy ładnej muzyki, którą nam przygotował kolega. Ja przeczytam SMS od słuchacza. Właśnie. Osoby jadące teraz powinny mimo wszystko jechać wolno po drogach w sąsiedztwie drzew, bo spadająca gałąź tak czy siak wyrządzi szkodę, ale jak jedziemy szybko, to może nas nawet zabić. Bardzo słuszna uwaga. 4080 to nasz numer telefonu. Gdyby państwo chcieli o wichurze też do nas napisać, to bardzo proszę. No i 18 minut. Widzę, że patrzysz z takim zdziwieniem. Jak to się stało, nie? Nie, że to już jest tyle czasu. Czy mamy jakieś wieści z dróg? Czy nie mamy na razie nic, także czekamy. 4080. I jeszcze raz. To nasz numer, jeśli państwo chcą do nas napisać, można dzwonić 12 20 03 333. Jeżeli możemy apelować, to proszę państwa, ci państwa, którzy nie muszą wyjeżdżać samochodami, to niech lepiej zostaną w domu, bo naprawdę to, co się dzieje na drogach, to jest bardzo niebezpieczne, a latające drzewa czy konary mogą naprawdę spowodować nie tyle te szkody, to mogą doprowadzić do rozbicia samochodu i nie daj Boże do jakiegoś wypadku. I tak się zdarzało. Dobrze, wracamy do opowieści. Wracamy, bo niestety taka dziś jest pora, no. Wracamy dalej do naszych rajdowych wspomnień. Januszku, tak, no Malu się skończył, trzeba było wsiąść na coś większego. Co było? No, Malu się skończył. Malu został jeszcze przez jakiś czas na okręgówki. Tak. Duży już zaczynał hulać, zresztą po kufreju. Autko miałem. A, po Piotrku, tak. Po Piotrku. No, gościliśmy tu Piotrka. Dobra, autko, ja sobie go jeszcze przygotowałem odpowiednio. Co to było za auto w ogóle? Co to był Bartoś, czy co to było? Czy Piotrek robił sam nie, auto? Nie, Piotrka? Piotrka był Bartoś wcześniej. Tak, Piotrek miał Bartosia. Bartosia. I to było po Piotrku, Bartoś już był, tak? To był Bartoś, ale ja go... zrobiłem z powrotem, bo ja go zrobiłem na N-kę, bo jeździłem w N-klasie. Tak. A bardzo się były w A. A był robiony. I co tam za motor? To był normalny FS-owski, czy to już normalny był normalny 1.5, ja miałem bez przerówek samochód. Ale z klatką, z kubłami już? Z klatką, nie, ja kubów nie używałem nigdy. Nigdy nie używałeś. Nigdy nie lubiłem kubów. Bo źle się, fotelu. Źle się czułem w kubłach. Ja mam wzrost niski, więc dla mnie kubeł to było siedzenie na podłodze, prawda? A ja do dzisiaj lubię siedzieć wysoko i po prostu... I powiedz mi, szelki czy normalne pasy? Tu już były szelki, oczywiście, że szelki. Tak, to już były bezpieczniejsze bardziej. No, tak, tak. I ten silnik to N-grupowy, to sam robił, ty też mechanikiem, sam potrafiłeś go przygotować do rajdu. Myśmy tu słyszeli o różnych oponach, na których się startowało dawniej. Różnych. Nie uwierzyłbyś, to wracając do Malucha, nie uwierzyłbyś, na czym się jeździło. Nie uwierzyłbyś, że na rajdach się jeździło na trakcji wolnobieżnej. To słyszeliśmy opowieści. To jest o TW. Tak, ale jest. To TW to jeszcze było do 40 km na godzinę. A jeszcze było UW. O. To się brało na treningi. A co to było? Nie wiem, do taczek czy do czego. No, UW miało to swoją nazwę. No bo to było niżej niż trakcja wolnobieżna. No nie, ale to była trakcja wyścigowa, nie wolnobieżna. Podobno wszyscy taksówkarze w Budapeszcie jeździli na tych TW i pytali, tłumaczyli to jako trakcja wyścigowa. Wyścigowa, no. Tak się tłumaczyło, to masz rację.
No i trzeci, bo wróćmy do tych opon, bo to mnie ciekawiło. Ale nie pękały, ja ci powiem, nie? Że nie miałem żadnego szczytu. Może tam biły, ale to w malu. Ja w zastawie też miałem TW i powiem wam, dobrze się tym A nasze to się używało bieżnikowane, bardzo dobre. Ale szut tak, ale śliskie. Szuty się jeździło zimowymi. Tak? No, na zimowe. A zimowe trzeba było zabieżnikować, nie? No tak, no albo kakaperity się A mieszanki kupowało. Do bieżnikowania tworzył Jasiu Kościuszko. No proszę. Pamiętasz? To w lodówkach trzymał, przeszywali mieszanki, jakiej temperaturze, prawda, jaka jest miękka, to pamiętam. No proszę, to jakie tajemnice się tu wszystko odkrywamy? No ale wracam do tych opon, no bo tak zacząłeś, te były te UW do treningów, TW do rajdów, tak? Akcja wyścigowa do rajdów, no, tak? No, do rajdów była wyścigowa. I wszystko D124, tak? Tak, D124, ewentualnie nacięte gdzieś tam, prawda? Nacinało się. Nie, no, ale się. Potem się trochę Dębica zlitowała, nad nami nam zrobili ZZ-y, nie? ZZ-y. No, co to jest? Dziwne opowieści o tych ZZ-tach. Dobra opona, bardzo opona. Dużo jeździłem na ZZ-tach i na małym, i na dużym Fiacie. A powiedz mi, czy prawda, że one tak szybko schodziły? Miękkie były, ale świetnie się trzymało auto na nich. I to było polski wyrób. No, ten Bica w ten czas popierała trochę sport ten rajdowy, bo oni mieli coś tam, co mogli, to pomagali. No. O tym, że tutaj słyszeliśmy opowieści chyba, że za ostatnie pieniądze pojechali do Wiednia kupić komplet Michelina. I to było jak wieźli to, jak nie wiem co, jak... No ale cztery, tak? No już cztery, bo na piąty już nie stać było. Sto marek, tak? Czy sto dolarów? Słuchajcie, ja pamiętam takie czasy, że jak Janusz jeździł w ten czas kadetem i ścigał się z Jerszyną. Jerszyna to z Warszawy taki dość dobrze poustawiany człowiek, który na przykład miał tych opon pod dostatkiem i wchodziło się do niego do garażu. Opony stały jakby takich w dwóch rzędach. Po prawej stronie były jego, których ruszyć nie wolno było. Natomiast po lewej stronie te ujeżdżone były do sprzedania. No bo nie było, że na drugi dzień nie mieliśmy czym jechać. No to sprawdzaliśmy tylko, czy druty nie wychodzą. Tak? Jak nie wychodzą druty, to kupowaliśmy to wszystko. Potem się, nawet wcześniej były prostory. Pamiętacie takie opony? Były prostory. Ze Związku Radzieckiego woził to ten, co ładą jeździł z Litwy. Bizdałska się chyba, tak, jakoś tak się nazywa, tak? Tak, tylko że on już później jeździł, nie? To on już też tak jeździł, jak teoretycznie, no myśmy już raczej się nie pokazywali tam na... To ile tych opon, że tak powiem, trzeba było zdobyć, żeby można było rajd objechać? No bo to też trzeba było zdobywać takie opony. Zdobywało się, no i się zdobywało, tak? Zdobywało się. Tak, a teraz tak, jest rajd, to były zespoły przyjaciół, no bo ja wiem, że to w ten czas nie płaciło się mechanikom, nie płaciło, no, trzeba było tylko dać spanie, nie? No nie zupełnie, no spanie, jedzenie, no to trzeba było zapewnić, tak, nie? No, zapewnić, tak. Zawieźć, przywieźć, no, nie brali pieniędzy za usługi, powiedzmy sobie. Nazwijmy to usługami. No nie, no to ale mi się podobała ta atmosfera, która tam dawniej panowała. No, nie było nic. Do tej opowieści były, że trzeba najpierw, żeby wystartować do rajdu, trzeba było mieć benzynę, tak? Jak się zdobywało benzynę na rajd? Powiedz mi, Januszku. Benzynę, no, ja miałem wybawiane kartki taksówkarskie. Także mnie benzyny nie brakowało. Taksówkarze dostawali takie płachty duże i tam mieli poskreślane długopisem ilość paliwa. Czyli nieskreślone mieli do dyspozycji. Więc ja od nich to brałem. Znalazłem sobie coś takiego do wybielania. To była wybielinka normalna do prania w sklepie chemicznym. Tak. I ona usuwała długopis, po czym się kartkę prasowało. Czasem żelazko przypaliło tą kartkę, ale z kolei znajomi na stacji nie zwracali uwagi, że ona jest przypalana, tylko wbili pieczątkę na to i nie było widać. No i wszystko się kryło, benzyna była. Inne kartki też w obiegu były zagraniczne. Potem były takie wycinane, no, tak? No, różne, no. A poza tym, no, jakbyście zobaczyli, jak wyglądały dystrybutory w tamtych latach, prawda, gdzie dystrybutor był zbity, bo oczywiście na stacji nie trafiał w kartki, tylko w dystrybutor. Nie, żeby było widać, że bije te pieczątki, aby ktoś obserwował. No i tak się zdobywało. Woziło się przyczepkę z benzyną, woziło się setki litrów ze sobą paliwa.
A z kolei z tymi Podwójne baki. No różnie, no. W każdym bądź razie paliwo nie było takie niedostępne. Ja ostatnio słyszałem anegdotę dotyczącą paliwa z tego rekordu Fiata 125. Nie powiem, kto mi to opowiadał i jak to było dokładnie, ale generalnie chodziło o to, że dyrektor tego rajdu bardzo lubił rozdawać autografy, więc podstawiali mu faktury i mówili, że przyszły takie dziewczynki i proszą o autograf. I on tam podpisywał. Wiecie, ile paliwa poszło bokiem? 2000 litrów. 2000 litrów benzyny i on potem na koniec, jak już po tym rekordzie było podsumowanie, obliczenie tych wszystkich pieniędzy i tak, mówi, ale to ale zużyły 2000 litrów paliwa, mówi, to gdzie to jest? Mówi, to przecież to jest niemożliwe, nie? Kto to wszystko wypisał? Oni mu pokazują. Pamiętasz te dziewczynki, co przechodziły po autografie? Tomasz, to wszystko to napisałeś. Koniec cisza, nie ma tematu. Ale rzeczywiście sztuczki różne się robiło. Opowiadał mi też pewien kierowca rajdowy, też nie zdradzę tu teraz nazwiska, bo najlepiej, żeby to kiedyś samo tu opowiedział, ale też z tych bijących rekord, że miał w garażu właśnie podwójne ściany i zamurowane beczki z benzyną. I w ten sposób ukrywał i tam sobie z tego odlewał, a... Ja też miałem. A pamiętacie Irchę? Pustaki miałem ułożone. Inspekcja robotniczo-chłopska mu przyszła sprawdzić w garażu. No i wyjęli cegłę, to już stan wojenny, wyjęli cegłę i on mówi, jakby drugą wyjęli, to bym siedział, bo tam były te beczki, ale już drugiej mu się nie chciało. No u mnie jakby to się zapaliło, to pewnie by się pół okolicy spaliło. Lej lupy. No, obcokrajowcy mogli tankować. Mhm. Więc jak się tylko trafił do warsztatu, przyjechał do naprawy obcokrajowiec, to pierwsze, co się ciało, samochód jeździło bez końca na stację. I tankował, i spuszczał, tą benzynę, no i chowało się. Ale obcokrajowiec to dotyczyło demoludów też? Czyli na przykład Czechosłowacy tak, też? No wszyscy studenci. Ja już wiem, czemu mój znałem człowieka, który całe lata 80. przejeździł na czechosłowackich numerach rejestracyjnych. A, no jasne. No, on miał rodzinę w Czechosłowacji. A to tam, było wtedy studentów trochę, no to można było od nich autko porwać i tankować. Nie, znaczy, Adam Ziomber mówił, że oni wszyscy byli taksówkarzami, bo mieli te duże płachty. Ja pamiętam, jak żeśmy podjechali właśnie na tym rajdzie warszawskim z dziadkiem jeszcze już nieżyjącym, tym serwisantem Ryśka Adamka. I wjechaliśmy na stację benzynową, oczywiście serwisowym Żukiem, no bo to był Żuk. Wyciągnęliśmy 20 karnistrów. Wyszedł ten co obsługują mi panowie, ale co to jest? No, mamy kartki na to. Skąd macie kartki? No wie pan, oszczędza się, mamy piekarnię, wie pan, i to rozwozimy pieczywo, dlatego dostajemy kartki. No i obcinał te kartki, ale nie dowierzał, czy my nie drukujemy gdzieś tych kartek. Nie, no ale wiesz, musiałeś to zatankować, no bo wiesz, na rajdzie nie było czasu jeździć od stacji do stacji, więc trzeba byłoby przygotowanym być. Ale powiem wam, że to z tym paliwem, to taka jest jeszcze jedna taka opowieść. Był to już lata 90, 97 rok. Jedziemy na rajd do Popradu. A wiecie, że wszystkie te samochody jeździły na tym super paliwie, na tym w beczkach 60-litrowych. Dostawaliśmy z Elfa takie paliwo turbo, bo to te samochody jeździły na tym paliwie. A przepis był, że wolno wjeść do Słowacji tylko 10 litrów benzyny w karnistrze. Jak wjechaliśmy na granicę i polski celnik otworzył tą naszą salonkę i zobaczył 10 tych beczek z paliwem, mówi, panowie, ale nie wjedziecie z tym na Słowację. Zawołał Słowaka, mówi, zobacz, oni tu wiozą. No co to jest? No co będzie? Benzyna. Nie, 10 litrów karnistrze. No ale jedziemy na rajd. No nie, tak go nie interesuje. No to zaczęły się rozmowy i zacząłem mu tłumaczyć, że to nie jest benzyna, to jest paliwo. No jak to jest paliwo? Co to jest? Jaka jest różnica? No paliwo to jest do samolotów, do różnych takich rzeczy. Ja wiem, masz tą swoją Skodiwkę? No mam. To ja ci naleję to paliwo do Skodiwki, zajedziesz na Jaworinę i z powrotem nie będzie motoru. Bum. No dobre, no ale to takim nie. To taki zróbmy tak, że ja wam wpiszę, ile tej benzyny wwozicie. Jak zużyjecie na rajdzie, to wlejecie normalną ze stacji i wieziecie z powrotem i litry będą pasowały. No ale na co nam to no ta benzyna jak tu u nas, to coś do niczego nie nadaje. No i wreszcie tak po godzinie rozmów doszliśmy do wniosku, że to jest paliwo. Więc podpisał nam to wszystko, wziął jeszcze trochę suwenirów, no i wsiedliśmy już do samochodów, całym tym składem wyjeżdżamy, on stanął przy tym szlabaniu, mówi, a ja tobie rzekał, że to jednak benzyna. Ja mówię, teraz to już trudno, to jest paliwo. 12 20 03 333 to nasz numer.
Trochę danych ze Straży Pożarnej. 380 interwencji w tej chwili Straży Pożarnej związanych z wichurą. To prawdopodobnie właśnie ten orkan Xawery, który przechodzi przez od Niemiec przez Polskę na wschód. No i Straż Pożarna odradza wyjazdy na drogi lokalne, drogi boczne, bo nie ma nawet informacji, czy są przejezdne, bo to wszystko dzieje się dość dynamicznie i na wielu drogach po prostu nikt w tej chwili nie jeździ, więc nie ma takich informacji. Naprawdę radzimy wyjazdy, przejazdy, poczekajmy do rana, jak się rozwidni, będzie lepiej. Wtedy można się wybrać i zobaczyć. A na razie lepiej posiedzieć w domu. I posłuchać naszej audycji. Ale oczywiście. Nie mamy sobie równych. Wiadomo, powiedzieli skromnie, spuszczając wzrok. Tak. Januszku, no to tak. Przesiadłeś się do tego Fiata i długo jeździłeś jeszcze Fiatem? I co? 89. No to długo jeszcze. Roku. Ja jeździłem. Co tak długo, tak? Chciałeś powiedzieć? Tak, długo jeździł, tak? Bo to wiesz... W sumie jeździłem od... To ile lat przejeździłeś już na rajdach? 77 początki. W 9 z Wojtkiem Bartowskim zrobiliśmy wspólną licencję. A był Wojtuś tutaj u nas? Myśmy jeździli razem. Zaczynali licencję razem robić. No proszę. Jego samochodem... jeżdżąc, on za kierowcę, ja za drugiego zawodnika. Mhm. Moim samochodem odwrotnie. Ja za kierowcę i w ten sposób żeśmy zrobili w jednym roku praktycznie podwójną licencję. Myśmy mieli nawet w okręgu maluchem generalkę w jednym roku. Nieźle. Także prawie za każdym razem było mistrzostwo okręgu, także punktów narobiliśmy momentalnie do jedynki, czyli R1. A pamiętacie takie czasy, kiedy na... Ale jeszcze wam opowiem, bo mi się przypomina taka ciekawostka, gdzie właśnie na rajdzie tarnowskim startujemy, po szutrowej drodze jest tak cholerny kurz, po prostu jeden samochód za drugim po minucie nie widział nic. My maluchami na końcu, czyli zakurzone totalnie wszystko. No i taki numer, prawda, typu wypnij mi pas przy starcie. Wojtek wypiął pas, przerwa, pas wypięty. Czyli minutę żeśmy dostali następną. To był taki trik. Kurz opadł, no i zrobiliśmy z Fiata, maluchem Fiata 128 3P. Generalnie. Także... Tak też było. No bywały takie różne, ja sobie przypominam, był taki Rościszów Lubachów, taki OS tradycyjny i podprowadziliśmy Janusza pod sam start. No nie wiadomo co założyć, czy pójść na sliku, bo tak te chmury się gdzieś tam kłębiły. Do samego końca, wiesz, auto podniesione, jeszcze dawniej nie było, to Toyotą jechał Janusz, nie było tych kluczy elektrycznych, wszystko takimi krzyżakami się robiło. No i nie wiemy, czy robić, czy zmieniać, nie zmieniać. I nagle taki dziwny powiew wiatru przyszedł, tak po plecach przeleciał. No i wymieniamy. No to szybciutko sliki żeśmy zamienili na wodę. Ten sędzia już miał przewrócić kartkę z tą z minutą. Darek Burkat podłożył palec, zatrzymał mu na parę sekund. Dobra, Janusz wjechał. I teraz wyobraźcie sobie, objechaliśmy ten z Rościszowa wokół do Lubachowa. No i po drodze lunęło strasznym deszczem. Mówimy, no dobra, no ale nie wiadomo jak tam na mecie jest, no bo to wiecie, to się w dalnym oczy to wszystko zmienia. Zajeżdżamy i tam słyszymy jak ten serwis, który stał na mecie, krzyczy ludzie, chłopaki szybko zmieńcie na wodę, bo leje. No dobra, ale Janusz już dawno pojechał. Janusz zjeżdża na dół, no super czas, wyprzedził chyba z 5 czy 6 samochodów po drodze, które poszły przed nim na sliku. No i opowiada, słuchajcie, startuje jeden zakręt sucho, drugi zakręt sucho, mówi, jedyne sliki te wody jakie mam, jak je zedrę, to potem mogę, słuchajcie, to były jedyne opony jakie miał. I nagle mówi, ściana wody wjeżdża, mówi, no teraz pójdę. No i tak wyprzedzał po drodze wszystkich, bo to na wie jak na sliku się jedzie. Zjeżdża na metę i oni mówią, to dobrze, a ci pozostali, a tam dzisiaj za nami ciągną. Także też od opon wiele zależało. Nie było takich jak teraz, że się na rajdzie zużywało 50 kompletów, 50 opon,
i co OS no, tak. się zmieniało, tylko się jeździło na jednych oponach do końca. Opowiadał tu Piotrek w Rubel, jak startowali w Mistrzostwach Europy milicjantów i dostali od kogoś stare barumy i na nich wystartowali. Jak przyjechali na metę, to sędziowie zwrócili uwagę, że coś im się tam zepsuło w samochodzie, bo iskry lecą. A okazało się, że to te druty stawały z samochodu. No, słuchajcie, jak ktoś teraz patrzy na te zespoły fabryczne, czy jak się dawniej serwis robiło na drodze, a teraz są... Ale jak się opony przerzucało przez rzekę, żeby były po drugiej stronie granicy. O, to też było tak. No, jak się przewoziło ich na karnetach, w jedną stronę woziło się złomy, a przewoziło się eleganckie... Albo scelnikowi się wciskało, że sliki to są zużyte, to już to opony do niczego i przeszło. Ale całe historie, opowieści o podróżach i o tych granicach, jak dawniej były, to jak teraz jadę przez granicę, ostatnio wracałem przez Chyżny, jak popatrzyłem, jak tam pusto, nikogo nie ma, to jak wygląda, jak z bajki. Bo ci, co mieli do czynienia z przejeżdżaniem przez granicę, to widzieli, jak stały kolejki po 30 kilometrów i nie można było się do granicy dopchać, a jeszcze jak celnik był złośliwy, to w ogóle nie dało się przejechać. A jak zacząłeś krzyczeć, to ci odsyłał do tirów tam na koniec tą lawetą i z tą rajdówką i musiałeś tak stać. No. Ja na przykład zawsze przejeżdżałem przez Ludwikowice, nadarbiałem 450 kilometrów, ale wiedziałem, że przejadę w parę minut. Natomiast jak Słowacy, Czesi, a zwłaszcza Austriacy, to nie bardzo nas lubili i potrafili karne data wyrzucić przez okno i stało się, póki mu złość nie przeszła. I czasami się stało godzinę, czasami dwie, czasami więcej. No, był człowiek uzależniony od mnie. Pan życia i śmierci. Tak. Natomiast... Przypomniała mi się, Marku, jeszcze taka ciekawostka. No. A propos, jak mówimy. Startuje na rajdzie zimowym dużym Fiatem. No i co zrobić? Trzeba go obciążyć. No bo wiesz, z tyłu napęd zimowy rajd, to nie ciągło w ogóle, nie? Co prawda nam nie było wolno tego robić, no ale się robiło. Worki z piaskiem. Mhm. Wkładane. No ale worek z piaskiem, jeden rajd przeszedł, teraz tak. To nie zwiększało ciężaru? Ale ciężar, no to chodziło, żeby docisnąć. Żeby jednak docisnąć. No, tak, oczywiście. Żeby tak się odciążało, a teraz się dociążało. No tak, tylko że mieliśmy problem z wyciągnięciem tego worka. Serwis nam włożył, a musieliśmy przed badaniem technicznym się zatrzymać. Bo nic już czekał, tak? A nie, żeby nie było. Żeby nie zobaczył, że mamy worki z piaskiem, bo nie wolno było tego, nie w ręce, tak jak jeździłem. Więc doszliśmy do wniosku, żeby nam kobiety w domu poszyły małe, takie pięciokiloweczki, będzie nam łatwo je wyrzucić. I na następną zimę włożyliśmy sobie w błot, wiecie, Fiat miał takie błotniki, boki takie puste, nie? Tak. Otwory. Ubiliśmy tam tego piachu, ale żeby piachu nie wozić z Krakowa, więc woziło się tylko worki, później serwis pakował, no piasku nie brakowało, jeśli pod każdym domem prawie tam piasek był, nie? Odgrzewało się śnieg, rzuciło się piasku, prawda, do środka, no i fajnie jest. Kończymy rajd, zatrzymujemy się w lasku, trzeba wyrzucić piaseczek, nie? A piaseczek zamarznam na beton. Małe woreczki się pozwijały, jeden za drugiego zaszedł, nie do wyrzucenia, nie ma o czym mówić. Z takim wielkim strachem na to badanie techniczne, czy ktoś się dowie, czy nie, bo jak nie, to dyskwalifikacja z całego rajdu, nie? A na szczęście nikt nam bagażnika nie otworzył. No, ale to tak, to są takie chwile. Różne to jest takie ryzyk fizyk, nie? No, przejeździć tyle kilometrów, mieć dobry wynik i zostać dyskwalifikowany, nie? No, na jakich gumach się jechało tą zimę? Bo tam na jakich oponach? Różnie. Naprawdę, się dobierało, co było. Powiedz mi, jak to tam nie było, że na D124 można było w zimie jeździć, a teraz ostrzegają, każą zakładać... Jeszcze się nad tym zastanawiam dość często. No. Przecież na D124 się zupełnie przyzwoicie w zimie jeździło. No właśnie. Wszyscy żeśmy jeździli na D124, bo nie było innych. No. Owszem, tam debica produkowała te akaperity, ale to było to ewenement, no. Jeździło się. Ja myślę, że to chodzi o sprzedaż bardziej. To po prostu się tak dużo mówi na ten temat. Zimówka, to... no wiesz, sam jeździsz. Co ci zimówka na lodzie daje? Nic. Nic. Kompletnie na lodzie nie daje. Tylko nic. Śnieg, tak. Tylko na gdzie. A ten śnieg? Wiecznik był taki uniwersalny, nie? Jacek, ten D124 taki był.
No, taka uniwersalna, wszystko była opona. Nie. A tam nakopnąć na śnieg trochę, no to no to się tam na lodzie jakieś używało opony zimowe o innym trochę profilu, bo też były takie, pamiętam, to też były, bodajże Kormoran robił, Olsztyn robił taką kostkę. A to ten pomysł, to był chyba pomysł zasady kiedyś, nie? No. On to chyba, ta kosteczka to były, i później były S-25. No. Także coś było, no, można było coś tam wybrać, nie? Jak się, tylko problem był zawsze, żeby takie opony zdobyć, nie? Niektóre opony, tak jak ZZ-y na przykład, no to były załatwiane przez, znaczy klub nam, przez klub były kupowane, nie? Zjeżdżało się nie do zera. Zajdzie, a pamiętacie, żeśmy się co czwartek spotykali w klubie, nie? Tak. Jaka była fajna atmosfera, jak teraz my tutaj staramy się przywrócić taką atmosferę tych dawnych rajdów. Być może uda nam się dzięki przychylności Muzeum Inżynierii zdobyć takie... Oni w ogóle mają w planie przejęcie tego hangaru na Bela Sawickiego. Stella Sawickiego. I tam ma być wystawa samochodów i tam chcemy zrobić takie pomieszczenie, gdzie moglibyśmy czasami siąść i porozmawiać, spotkać się z takimi młodymi kierowcami, którym trzeba wytłumaczyć, bo oni, im się wydaje, że oni jak wsiądą albo wezmą tatusia Subaru czy Lancera, to oni są już kierowcami rajdowymi. No ale to jest też wina rodziców, którzy przepraszam, pierwsze auto dziecku kupują dwustukonne, no jak, no i to jeszcze ten napęd, nigdy w życiu nie jechał takim autem. Podniesie młodego fantazja bardzo często. Jacek, ty jesteś przy tych badaniach, przy tych technicznych, jak przyjeżdżają tacy, czy ty KJS-y też obsługujesz, czy tylko od razu, że tak powiem, te rajdy, czy przyjechałeś kiedyś przy KJS-ie na badaniu technicznym? Znaczy tam no. Też czasami no. Jest, ale w sumie mało, bo głównie to takie... Znaczy w tej chwili to w ogóle, bo w Krakowie nie ma żadnej eliminacji do Mistrzostw Polski, nie? Kraków nie robi, a teoretycznie... No ale ja cię widziałem, jak dwa panowie byłeś przy badaniu technicznym. Chyba no bo tylko... panowie... To jak i powiedz mi, ci młodzi ludzie, no bo jest jakiś pęd do rajdów, bo jest pęd, bo znaczy te kodesy jest duży pęd. Jest dużo i ja widzę, że oni są troszkę, idą tak głową o ścianę, w ogóle są, nie wiedzą w jakim kierunku iść. Ich bardziej interesuje sprawa, żeby silnik miał te 10 czy 20 czy 30 koni więcej, natomiast hamulec jest dalej słaby, zawieszenia w ogóle nie ma i zawsze mówiłem, że to co pod górę można zarobić, to z góry można stracić i nie ma takiej, to jest taki dziwny sport bez trenera i my uważamy, że oni powinni dostać jakieś lekcje tego, jak przygotować samochodów do rajdów. No bo oczywiście, ci, co mają pieniądze, zawiozą do serwisu, zapłacą i oni im ten samochód przygotują. Ale wielu z nich przygotowuje te samochody sami. Tak jak myśmy kiedyś też... I taka powinna być tendencja, bo po pierwsze, to jest jakiś taki zmysł techniczny się dostaje. Oni coś potrafią się, oprócz teorii, którą gdzieś tam w szkole nauczą się, to oni w ogóle praktyki nie mają. Ja wiem, jak przychodzą uczniowie, to nie mają, w ogóle nie mają pojęcia o tym, jak to robić. Coś im tam do głowy w szkole powiedzą, ale praktyki nie mają żadnej. I uważam, że poprzez właśnie takie spotkania, chcemy organizować takie spotkania właśnie z wami, z takimi ludźmi, którzy zjedli zęby na rajdach, którzy potrafią przygotować samochód, żeby im podpowiedzieć, od czego trzeba zacząć. Nie zacząć od turbin, od samochodów, od lancerów, tylko zacząć od tych najprostszych samochodów. Ale też opowiedzieć o tym, że jazda, szybka jazda, jazda sportowa jest w odpowiednim miejscu, o odpowiedniej porze. A nie byle gdzie, byle kiedy i byle jak. No nie, no przede wszystkim to trzeba powiedzieć o jednym, że trzeba, na normalnej drodze ja nie wiem, ale ja jeździłem z Januszem i rozmawialiśmy tutaj z różnymi kierowcami, którzy twierdzą, że oni normalnie jadąc normalnym samochodem wcale nie przekraczają przepisów, bo oni to co się na rajdach wyjeżdżą, to im to całkowicie wystarczy. Wierzysz w to? Ja nie. Ja wierzę, bo ja jeździłem z Januszem wiele lat i czasami mnie wkurzało to, jak on się ciągnął za jakimś samochodem. Ja mówię, no wysprzeć, a gdzie mi się spieszy, wiesz? To lepiej wyjechać... Chyba, że mu teraz uzyk zrobili. Nie. Raz tylko był taki przypadek, kiedy
kiedy jechał na rajd do Świdnicy i za Gliwicami dojechał do swojego kolegi Leszka Kuzaja. I w nocy no to nie widzisz, no widzisz tylko światła, no to Leszek szybciej, to Janusz za nim, Leszek jeszcze szybciej, to jeszcze szybciej. No przecież szli taką bombą obydwaj, wjechali tam gdzieś do pierwszej miejscowości, gdzie były lampy, no jak Leszek zobaczył, że za nim jedzie Janusz, no to oczywiście zaczął mówić, co ty idiota, chcesz, żebyśmy się pozabijali? No mówię, no dlaczego? Bo ja muszę jechać szybko, bo za mną jakiś facet mnie goni. Ale słuchajcie, i to jest taka prawda, że no oczywiście, że rajdowcy, no ale jeżeli oglądamy takiego, ja nie wiem, jak nazwać go, bo to ostatnio to była cała awantura o to, bo ktoś to nazwał człowieka, który szaleje w nocy po Krakowie rajdowcem i ja jestem przeciwny temu, bo to jest rajdowiec, to jest tak ale samo. Ale to jest wina dziennikarzy, tak, w dużej mierze, bo to się pisze, bo to tak informacje są podawane. Rajd pijanego kierowcy, tak, przez miasto. A dzieje się też tak dlatego, że mamy niestety, ale coraz więcej niedouczonych dziennikarzy i mamy dziennikarzy, którzy chcą pisać o motoryzacji tylko dlatego, żeby sobie pojeździć cudzym autem. A cała reszta ich już nie interesuje. I to stąd się bierze, że potem takie głupstwa ludzie wygadują. No nie, I potem takim na przykład idolem staje się Frog, ten wariat z Warszawy, który gdzieś tam po ulicach szalał. Nie Schumacher, nie wy, tylko jakiś idiota po prostu, który mało ludzi nie pozabijał. No ale chyba najpierw trzeba było zacząć od nauki jazdy, od tych, którzy się uczą jeździć, początkujący. Oni nic nie umieją. Mm. Ja siadam z tymi ludźmi, jako mechanik, jadę. Nie umią jeździć. Powinni jeździć. No naprawdę, to jest... Jadą, dopóki nie nadą się jakaś sytuacja. Nie potrafią zrobić nic. Nikt im nie tłumaczy. Wiesz co, może prawo jazdy u nas to jest ważne, jaki korek ma kolor od paliwa, jaki jest od oleju, wymienić olej. Słuchaj, no, to nie są rzeczy ważne. Kluczyki do mechanika oddaje, nie uczą jazdy. Wiesz, ale powstały teraz te ośrodki doskonalenia jazdy. Prowadzi to Michał Kościuszko w Krakowie. Ma bardzo ładnym, byliśmy tam na tym ośrodku. No naprawdę można się tam nauczyć jeździć. I uważam, że godzina teorii i godzina praktyki to ale w ogóle nie, też... Wiesz, o co chodzi? Ilu kierowców potrafi przerobić, a ilu się uczy? No ma być obowiązek. Ale wiesz, to nie chodzi o to, żeby nauczyć. Ta godzina nie jest po to na to, żeby oni się czegokolwiek wystraszyć. Żeby sami coś próbowali się uczyć. Tak, i wystraszyć ich, żeby oni się nie poczuli nieśmiertelni i żeby nie myśleli, że to auto jest na szynach. Że on jak wsiada, to bardzo łatwo niestety może stracić panowanie nad pojazdem. I niech to się lepiej stanie ten pierwszy raz na torze, gdzie nikomu krzywdy nie zrobi, niż w ruchu ulicznym. I to tylko temu służy, bo nic więcej się w ten sposób nie osiągnie. Słuchajcie, bo tu pisze do nas słuchacz. Ja już nie będę tego wszystkiego czytał, ale gdzieś tam jakaś przygoda była, że drzewo się zwaliło, prąd mu odcięło od domu i teraz straż przyjechała, drzewo usunęła i co się okazuje, na drzewie była wbita tablica rejestracyjna, bo ktoś już wcześniej w to drzewo przywalił. I co z tą tablicą zrobić? Nie śpiej się, to poważna sprawa jest. Ja bym proponował tą tablicę poczekać do rana i po prostu dostarczyć na policję, no albo jakoś tak, bo nawet gdyby pan do nas przysłał zdjęcie tej tablicy, to nie możemy tego opublikować. Natomiast może pan do nas przysłać te numery i my możemy ewentualnie jutro próbować też z policją negocjować, żeby policja odnalazła właściciela, bo on pewnie nawet nie wie, że tablicę rejestracyjną stracił jeszcze jakiś kawałek auta w tym wszystkim. Niebezpieczna noc przed nami. Proszę naprawdę nie ryzykować, nie wyjeżdżać, jeśli nie jest to potrzebne. Nasz słuchacz pisze, że już dzisiaj nie wyjedzie, no i to bardzo słuszna decyzja. Bardzo dobra. Pozdrawiamy. No a państwu dziękujemy za to, że państwo z nami byli te kolejne dwie godziny. Tak, i zapraszamy serdecznie dzisiaj o godzinie 14 na nasze wydanie popołudniowe, piątkowe. Tak, będzie dzisiaj też bardzo ciekawie, bo będziemy mieć gości z Muzeum Inżynierii Miejskiej. Poopowiadamy o tej wystawie P jak paradoks, dlatego że to nie jest tylko taka wystawa, gdzie się przyjdzie i oglądać, ale w jakimś sensie bierze się w niej udział, no, powiedzmy interaktywnie. No to powoli popatrzcie się, jak nam przeszły dwie godziny. Jak Zbyt zastrzelił. Ja chciałem podziękować. Jacek Lis i Janusz Makówka byli naszymi gośćmi. No, my też dziękujemy. Bardzo było miło. Bardzo miło. I mam nadzieję, że to nie nasze ostatnie spotkanie, bo my planujemy zrobić całe duże spotkanie właśnie wszystkich dawnych kierowców i pilotów, członków Automobilklubu Krakowskiego. Spotkamy się wszyscy razem
I mam nadzieję, że te spotkania będą już takie cykliczne. No i będzie nam bardzo miło na pewno z tego powodu. Program zrealizował Michał Karonia. Za uwagę dziękuję. Marek Handwerker i Marcin Koczyba.